Helenka wyrasta w środowisku, gdzie tylko ja mówię po polsku. Mieszkamy na wsi. Do niedawna uważali, że jestem homoseksualistą, dlatego że mam Smith & Wesson MP40. To jest taki średniego kalibru pistolet. Moi sąsiedzi mają po kilka albo kilkadziesiąt sztuk broni. Ostatniego pedofila zjedliśmy 7 lat temu. Mieszkam na wsi. W zachodniej części stanu Virginia. U mnie na wsi rzeczywiście jest zarejestrowany, bo władze stanowe tak wymagają, jeden sex offender, czyli osoba skazana za przestępstwa seksualne, ale on u nas na wsi nazywa się głupek wioskowy, bo on jak się napije, to w takim płaszczu chodzi, dziewczyną się pokazuje. Także wszyscy wiedzą, kto to jest. To jest część folkloru, on z tego nie robi cnoty i nie chce specjalnych praw jako mniejszości odsłaniające się. U mnie na wsi jest normalnie. U mnie na wsi nikt nie wie, że prezydentem jest Obama, a przynajmniej na niego nie głosowali.